Witajcie przyjaciele. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego, kim byłem kiedyś, a kim jestem dzisiaj. Przyjaciele, chodzi mi tutaj o mądrość, ponieważ w życiu każdego człowieka, jeśli prawdziwa mądrość nie zaowocuje, to tak naprawdę ten człowiek będzie błądził całe życie, myśląc, że jest mądry. Jeżeli w Twoim życiu nie ożyje prawdziwa mądrość, Boża mądrość, to będziesz szedł przez ten świat, tak jak ja szedłem, i będziesz myślał, że jesteś mądry. Będziesz myślał, że wiesz wszystko najlepiej. I końcem tego wiesz, co będzie? Będzie śmierć. A wtedy nie będziesz już miał czasu, żeby zastanowić się na tym, jaki popełniłeś błąd. I o tym pozornie każdy wie, lecz nikt się o tym nie zastanawia, nad tym nie zastanawia, przyjaciele. Powiem Wam tak. Ja byłem w swoim starym życiu przestępcą. Robiłem najgorsze rzeczy i wydawało mi się, że idę dobrą drogą. Wiecie, paradoksalnie, robiąc przestępstwa, później lądując w więzieniu, ja myślałem, że jestem mądry. Dzisiaj również widzę wielu młodych ludzi, którzy już nie są tak młodzi. Którzy... Wiecie, ja jestem raperem, robię muzykę. I też oglądam ten świat tych raperów dzisiaj. I widzę... A rap to nauka tak naprawdę o życiu. I kiedy widzę mądrość, w cudzysłowie, przekazywaną przez tych ludzi, to zastanawiam się, o co tutaj chodzi? Co tak naprawdę ty, człowieku, chcesz przekazać swoją mądrością? Przyjaciele, dlaczego o tym mówię? Bo ja kiedyś byłem taki sam. Byłem dokładnie taki sam. Opowiadałem bzdury w kawałkach, tak naprawdę tylko po to, abym ja był zauważony. Tylko po to, aby mi bito brawa i klaskano. Tak ta mądrość z pozoru taki miała korzeń. Przyjaciele, ale w swoim życiu, ja w swoim, narobiłem już tyle błędów, że znalazłem się, można powiedzieć, na samym dnie, znalazłem się w więzieniu. I ja, zaczęło do mnie docierać, no że to nie do końca jest mądre, co ja robię. No że to nie do końca niesie życie. Przyjaciele, okazało się, że przeczytałem w Słowie Bożym o krzyżu Golgoty. Przeczytałem o tym, że Bóg, ten wielki Bóg, wydawałoby się rewolucjonista. On przychodzi na ziemię i on idzie na krzyż. On idzie umrzeć. On oddaje życie za moją głupotę. On idzie na krzyż, ponieważ mnie się wydawało, że jestem mądry. Ta mądrość prowadziła mnie do śmierci. Byłem niewolnikiem grzechu. Swojego grzechu. I przychodzi Jezus. Bierze moją głupotę na siebie. Idzie na krzyż i oddaje za mnie swoje życie. W pewnym momencie swojego życia ja zajarzyłem. Oto jest mądrość. Przyjaciele, w Słowie Bożym jest napisane tak, że kto na tym świecie uważa się za mądrego, niech stanie się głupim, aby stać się mądrym. Tak naprawdę niedawno doszedłem do tego, że właśnie stać się głupim to znaczy uwierzyć w to, co wykonało się na krzyżu. Słowo Boże mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Przyjaciele, ja dzisiaj, kiedy głoszę słowo w różnych miejscach i do różnych ludzi, przekonuję się i widzę to, jakim głupstwem jest Słowo Boże, jak nieważne dla ludzi jest to, co zrobił Jezus. Ale ja Wam zaświadczam swoim życiem, że jeżeli nie oddacie życia Jezusowi, to pomrzecie w swojej pseudomądrości, myśląc, że wiecie wszystko najlepiej na świecie. Ja, kiedy zderzyłem się z tym, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus, uznałem, że jest to jedyna droga, aby stać się mądrym. Przyjaciele, w dzisiejszym czasie niby wielkiego kryzysu, ja, będąc pojednany z Jezusem, korzystam z Jego mądrości w 100%. I nie muszę się teraz zastanawiać nad tym, co będzie jutro, jaki koniec mnie czeka, bo jestem spokojny w swoim sercu.
Mam Ducha Świętego, mam Jezusa, który mnie wypełnia. Mam Jezusa, którego przyjąłem w momencie, kiedy uznałem, że jestem głupi. Przyjaciele, uznałem, że jestem głupi i nie wstydzę się tego powiedzieć, ale uznałem, że jestem głupi po to, aby dzisiaj stać się mądrym. I przyjaciele, wszelka mądrość pochodzi z góry, od naszego Taty, od Ojca Światłości. Kiedy oddacie życie Jezusowi aktem wiary i aktem decyzji, wtedy zrozumiecie, o co chodzi z tą mądrością. Zrozumiecie, że wasze życie opierało się na niczym. Dlaczego? Bo wszelka chwała człowieka, jak mówi słowo, jest jak trawa polna i jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł. I tak jest z życiem każdego człowieka, który nie odda życia Jezusowi. Twoja chwała, czyli twój kwiat, uschnie, a twoja trawa opadnie i umrzesz bez Jezusa. Umrzesz bez Jezusa, dlatego nie pozwól na to. Przyjaciele, nie jeden z was mówi, że brakuje mi wiary, brakuje mi czegoś tam, aby uwierzyć w Jezusa. A ja ci zadam proste pytanie. Gdybyś był dzisiaj ze swoją żoną w jakimś miejscu i pojawiłby się 100-kilowy gość, dobrze umięśniony i nagle ten człowiek stanowiłby zagrożenie dla twojej żony, chciałby jej zrobić krzywdę, to czy ty zastanawiałbyś się nad tym, czy ty mu dasz radę, czy aktem wiary i aktem decyzji broniłbyś żony, nie zastanawiając się nad tym, czy ty podołasz temu człowiekowi. Tak samo jest z przyjęciem Jezusa. Nikt was nie będzie przekonywał do Jezusa, bo Jezus to perła. I tylko aktem wiary i aktem decyzji, nie zastanawiając się zbyt wiele i głęboko nad niczym, możesz przyjąć Jego zbawienie. Przyjaciele, w tym objawia się mądrość, że krzyż Golgoty jest właśnie objawem tej mądrości. Tylko w krzyżu Golgoty i w Jezusie Chrystusie, w tym, co poszedł na krzyż za ciebie, jest mądrość. I jeżeli chcesz doświadczyć tej mądrości w dzisiejszych i trudnych czasach, chcesz wiedzieć znacznie więcej tutaj w środku, oddaj Jezusowi swoje życie. Amen.